Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj przedstawię Wam fajny samochód BMW M3. Mój rówieśnik ma tyle samo lat co i ja. Przynajmniej ten model tutaj. Muszę Wam powiedzieć, że każde BMW, choć nie jestem fanem marki ogólnie, każde BMW to gentleman, dlatego że lubi puszczać dupę przodem. I nie inaczej jest w tym modelu. Niestety ciężko się uporać z tym. Ciężko było mi zrobić ten samochód na wyścigi. Troszeczkę się przy nim natrudziłem. Zainstalowałem świeżo co teraz nowe ustawienia i próbowałem go dostosować w miarę tak, żeby mi się fajnie prowadził. No i zobaczymy, jak będzie sobie radził teraz na wyścigach, jakieś sobie tam pojeździmy. Co do tutaj jakichś zderzaków, innych takich rzeczy, to mogę Wam pokazać, jakie mamy tutaj modyfikacje. Jest trochę tych zderzaków niestandardowych, które możemy zainstalować. Ale nie jest to jakiś szał, tak? Może sobie takie zainstalować. Ten jest fabryczny. Ten jest bardzo fajny i ten. No niestety zainstalowałem ten ze względu na możliwość regulacji docisku. Możemy całkowicie usunąć spoiler, też bardzo fajnie wygląda, ale najfajniejszy jest ten. Ten mi się najbardziej podoba. Jeszcze mamy taką opcję i standardową. Ja zainstalowałem ten ze względu na możliwość regulacji. Samochód dość trudno było dostosować. Jest nawet nie jest wymaksowany w klasie S1, ale powinien sobie jakoś tam poradzić. Nie ma też niesamowitego przyspieszenia, dlatego że no, ten docisk jest mocny. Troszeczkę, w sumie bardzo mocno koła są w negatywie. I starałem się, żeby ten kąt skrętu nie był aż taki mocny, żeby samochód w miarę się prowadził na zakrętach, tak? No i tak on sobie wygląda, jeszcze sobie go obejrzymy może na zewnątrz, jak wygląda. No czasami to się trochę różni, tak? Zobaczcie, koła są w negatywie, jest to widoczne, tak jak się przyjrzymy, natomiast jak się jedzie, to w ogóle nie jest to jakoś tam super widoczne i tak jak z boku na niego patrzymy, no nie? Ale to naprawdę poprawia, ja nie jestem fanem samochodów w negatywie jakoś tak bardzo. Zresztą w BMW jakoś mi koła w negatywie też nie pasują, jeśli chodzi o wygląd, tak? A jeśli chodzi o parametry jezdy tutaj w grze, no to rzeczywiście to poprawia i daje dużo, jeśli się odpowiednio ustawi. Teraz pojedziemy sobie na jakieś wyścigi, żeby sprawdzić ten samochód. Tutaj mamy wyścig na torze, możemy to spróbować. Tutaj w mieście często są jakieś kręte drogi, na moje nieszczęście zaczyna padać deszcz. No i BMW i tak, mimo że już tutaj dyferencjał jest luźno ustawiony, koła są pochylone mocno, powinien samochód naprawdę fajnie trzymać się drogi, to i tak troszeczkę driftuje. Jest taki driftujący, tak, ale jest zdecydowanie lepiej przy prawie wymaksowanej mocy na standardowym silniku. No i dodałem jeszcze dodatkowe utorbienie, żeby był mocniejszy trochę, bo tam brakowało mu mocy, jak ten docisk zwiększyłem. Więc dałem mu taką niestandardową turbosprężarkę, a tak to silnik jest standardowy, tylko jakoś tam mocno zmodyfikowany. I tutaj mamy wyścig. Ja bym chciał się pościgać nie tylko tymi retro saloons, ale też samochodami z innych marek. Także weźmiemy sobie pyk, stwórz i weźmiemy sobie klasę S1, a tam anything, aha, dobrze, to jeszcze raz. Chyba to będzie to. Nazwam ustawienia wyścigu, okrążenia 3, dajmy 2. Spróbujmy pochmurno, postęp czasu ruchomy, ok. Tylko, a tu się wybiera ten motyw. No dobrze, niech będzie. Nie wiem, czy dobierze same samochody z klasy S1, mam nadzieję, że tak, powinno tak być. Natomiast chciałem się pościgać też z jakimiś samochodami innymi niż BMW albo samochody z tych epok i sprawdzić, jak sobie poradzić na przykład z jakimś nowym Mercedesem albo czymś takim. To jest najtrudniejszy poziom trudności, najwyższy poziom trudności. Więc raczej na pierwsze miejsce nie ma co liczyć, ale jak zdobędę, powiedzmy tak, jakieś miejsce w pierwszej czwórce, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Widzicie, mamy tutaj Tesla, mamy Kantacza, BMW i8.
Mamy tu Mustanga, GT350. Mamy Ferrarkę. Także konkurencja jest spora i dosyć mocna. Dodatkowo wysoki poziom trudności, także pełne skupienie. Zobaczymy, czy uda mi się przetrwać. Oj. No i rzuca dalej duperę. I trzeba uważać z gazem. Jak się zaczyna na zakręcie driftować, to jest słabo. Postaram się skupić. Tak, kurde, te krawężniki są okropne. Dużo się kontroli na tym tracie. Ja powinienem tutaj troszeczkę chyba miększe zawieszenie zrobić. Może to coś poprawi. Kurde, no. Jest strasznie z tymi BMW-kami. Znaczy ogólnie w Forzie samochody te starsze ciężko jest dostosować, żeby prowadziły się fajnie. Ja tutaj patrzyłem sobie te ustawienia innych graczy, którzy robili już te samochody. No i co? I większość samochodów tych BMW sobie robią normalnie napęd na 4 koła i mają w dupie, tak? I normalnie jeżdżą tymi samochodami jak gdyby nigdy nic. No a ja mam taką ambicję, żeby jeśli jakiś samochód jest taki kultowy, z napędem kultowym, takim na tył, no to żeby już rzeczywiście miał ten napęd na tył i rzeczywiście jakoś tak go zrobić, może nawet zdobywać tam niższą pozycję przeważnie, no nie, tam piątą albo poniżej piątej, ale wiesz, że kurde, jest ci o 100 razy bardziej trudno, jeśli grasz bez kontroli trakcji, bez ABS-u i bez żadnych wspomagań, niż osobie, która ma te wszystkie wspomagania włączone i jeszcze napęd na 4 koła, gdzie na zakręcie wciska, na samym zakręcie wciska hamulec i cię wyprzedza na zakręcie, tak? No tu się tak nie da, tutaj trzeba naprawdę ten samochód dostosować. No, pomyślcie sobie, po co się tak męczyć, tak? Wiecie co? Właśnie to jest najfajniejsze w Forzie, że można się tak pomęczyć z tymi samochodami, że jest tutaj taki zalążek tej symulacji i dzięki temu ta zabawa jest no taka bardziej soczysta. Gdyby było tak strasznie łatwo, to by mi się ta gra, myślę, że szybciej znudziła. A tak to chętnie sobie tutaj powrócę i postaram się podziałać z jakimś nowym samochodem. Może mi się uda go zrobić, może nie. Może raz wygram wyścig i to będzie największa satysfakcja dla mnie, bo wiem, że mi jest wtedy bardzo trudno. Inna sprawa jest taka, że wielokrotnie o tym wspominam. Te boty tutaj w Forzie, one są przesadzone. Naprawdę na tym poziomie trudności są trudne do pokonania. Nie daję sobie niższego poziomu trudności ze względu na to, żeby jak już pójdę na multika i się wyćwiczę z tymi botami, żeby wymiatać, tak? Chociaż i tak większość graczy też gra bardzo dobrze i gdy na multiku się kogoś tam dobrego spotyka, już na takiego naprawdę dobrego, to i tak ciężko jest wygrać. No ale też, wiecie co, mnie na multiku troszeczkę boli, jeśli chodzi o Forza Horizon 3, że właśnie nie widać, kto używa tych wspomagań, tak? Ja nie mam świadomości, że ziomek, który mnie wyprzedził, czy on jest rzeczywiście taki dobry... Co tu się dzieje? Czy on jest rzeczywiście taki dobry, czy używa wspomagań, czy ma samochód z napędem na 4 koła, zrobione na przykład takie BMW, jak ja mam z napędem na 4, tak? I leci sobie normalnie po śniegu, po deszczu, bez żadnego problemu? Czy...
No rzeczywiście gościu jest dobry, ma samochód zrobiony z napędem na tył, jakoś go fajnie wykoksił, spędził powiedzmy godziny na to, aby go dostosować, odpowiednio dostroić. I to jest trochę niefajne, bo wolałbym... Znaczy, to nie chodzi o to, żeby tam zdobywać więcej punktów, żeby jakoś bym był dodatkowo nagradzany, tylko żebym ja wiedział, z kim mam do czynienia, tak? Czy jest to gracz taki słabszy, który ma wysoki poziom, ale samochody ma takie, no wiecie, zrobione na łatwiznę? Czy jest to koleś naprawdę dobry, który do samochodu włożył sporo pracy i też umiejętności ma przednie, żeby ten samochód opanować, tak? No w przypadku tego BMW jeszcze nie jest tak źle, jeździłem gorszymi samochodami, ale starałem się tak w miarę zrobić, żeby w miarę się uprowadził. Poszło mi całkiem fajnie w tej klasie S1 i chciałbym tam polecieć jeszcze jakiś wyścig, chociaż też możemy polecieć z tymi samochodami z tej epoki. To też by zdało egzamin. No i dobra, lecimy. Klasa S1, on nie jest nawet wymaksowany w tej klasie S1, ale to nie jest ważne. On, moje BMW M3 E30 ma bardzo fajne przyspieszenie i daje sobie radę na prostych z tymi samochodami. To nie jest tak, że on jest całkowicie beznadziejny i nic z nim nie da się zrobić. Jeśli już złapie tą trakcję po trzecim biegu, no po drugim biegu, już na drugim biegu łapie ładnie trakcję i zaczyna przyspieszać, no to daje się go opanować i może pokazać swoje zęby, tak? Tutaj na deszczu będę miał dodatkowy problem. Także zawsze startuję później. Ale tutaj mamy już takie gładsze zakręty, nie takie typowo miejskie, więc powinno mi też jakoś pójść lepiej, mam nadzieję. Mało brakowało. Okej, bardzo ładnie wziąłem ten zakręt. Nawet mi dupy nie zarzuciło, to bardzo dobrze w BMW. No ten bierze zakręt przy wewnętrznej i jeszcze mnie wyprzedzam, to mnie tak wkurza. A oni jeszcze się tak spychają, te boty teraz, które są ustawione na tym poziomie nie do pokonania, oni za każdym razem podjeżdżają ci od wewnętrznej i cię spychają, albo właśnie cię tak głupio wyprzedzają. No to jest ten poziom trudności, tak? No niestety trzeba się z tym liczyć grając na tym, ale powiem wam, że wolę być na tej drugiej, czy tam piątej, czy nawet szóstej pozycji, niż cały czas na pierwszej grać na łatwym poziomie trudności. A jeśli już uda mi się wygrać z tymi botami, no to okaże się, że naprawdę mam bardzo fajnie zrobiony samochód. Albo taki, który mi się po prostu dobrze jeździ. Okej, tu się udało ładnie zakręt wziąć. Jestem w szoku, bo jadę na deszczu w BMW, okej? To już samo to zobowiązuje do czegoś, nie? Do jakiegoś respektu, ej. No nie Audi. Tego ci nie podaruję. Patrzcie, jaką ja miałem tu prędkość. Nie mogę takiej prędkości stracić, bo to jest prawie pierwsza pozycja. No hej. Tak. Bardzo ładnie poszło. O! Aż kurczę, chciałem na koniec takie ładne słońce, bo chciałem na koniec takie zdjęcie zrobić kunsztowne. No to by było super. Naprawdę to jest jeden z niewielu modeli BMW, które mi się naprawdę bardzo podoba. Te nowsze BMW-ki też mi się podobają. Ale mówię, jakiś tam specjalnym fanem marki nie jestem, tylko niektóre modele lubię.
po prostu z wyglądu. Dla mnie samochody to głównie wygląd. Lubię podziwiać się z wyglądu. O, tu jest jeszcze ładne słoneczko, możemy zrobić sobie zdjątko. Tutaj mamy z rur wydechowych ogień, można by też go fajnie uchwycić, ale mamy takie ładne słoneczko. Nie wiem, czy z której strony. Podoba mi się w kolorze czerwonym to BMW. Taki sleper, nie? Skubaniec. Trochę za mocne słońce jakby. O. Chcę też ten cień uchwycić, żeby nie był taki przycięty. No kurde. Wow, to wygląda gites. Teraz może być przycięty cień. O, wygląda super. Elegancko. Mamy BMW M3. W sumie nie zrobiłem zdjęcia jeszcze temu samochodowi. To jest jakiś unikalny chyba. Tak naprawdę wybrałem go z polecanych przez Forzę. Tutaj można sobie wybrać samochody polecane przez Forzę. Takie niby najlepsze. Ale to nie ma reguły. W ogóle część osób mnie się pyta, czy warto kupować te DLC, które są do gry. Wiecie co, to każdy musi z was zdecydować. Nie trzeba kupować Season Passów. Ja to wszystko kupiłem ze względu na to, że jestem YouTuberem i zajmuję się tymi grami wyścigowymi i chcę tam jakieś nowe samochody pokazać, więc muszę mieć dostęp do ich wszystkich. Ale nie każdy będzie chciał kupić sobie jakieś tam pakiety z akurat tymi samochodami, tak? Mi się te wszystkie pakiety jakoś nie podobają. Czyli nie podoba mi się na przykład pakiet samochodów wyścigowych. Nie lubię tych hardkorowo stuningowanych samochodów wyścigowych, jeśli wiecie, o które mi chodzi. Typu GT3, tak? Nie podoba mi się ten styl, bo dla mnie, mówię, samochody to głównie wygląd, tak? Natomiast fajnie się nimi jeździ na przykład. Bardzo, bardzo, jak już się rozpędzą, to bardzo dobrze się prowadzą, naprawdę. Świetnie trzymają się drogi jak przyklejone, ze względu na bardzo szeroki bodykit, niską wagę. I jeśli już złapiemy trakcję oczywiście, można jeszcze dodatkowo tuningować, ale też tego tuningu tam za wiele nie ma. Inne pakiety, no to inne pakiety. Zawsze macie w Forzie napisane gdzieś tam, jeśli chcecie kupić pakiet, jakie samochody są w danym pakiecie i tym powinniście się kierować. A co do tych rozszerzeń mapek, no to też każdy z was powinien sobie sam zdecydować, czy podoba mu się jazda po śniegu, tak? Ja wam to pokazuję na moich materiałach, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda jazda po śniegu. Jest to dużo, dużo fajnej zabawy. No ale kurczę, i tak wolę grać sobie na tej mapie, bo tutaj więcej graczy gra, nie każdy chce kupić sobie to DLC, które jest drogie. No a tutaj jest i tak sporo zabawy. Samochodów w podstawowej wersji gry, bez żadnego tam jakiegoś VIP-a albo innych takich pierdół, jest bardzo dużo, nie ogracie wszystkiego, naprawdę. Ja w Forza Horizon 2 nie kupowałem żadnego dodatku, grałem na konsoli i nie brakowało mi samochodów do zabawy, do jazdy, do tuningowania. No po prostu było ich bardzo dużo w tej standardowej wersji. Nie ma potrzeby naprawdę kupować... Znaczy, jeśli ktoś kupi sobie podstawową wersję gry i martwi się, że mu zabraknie samochodów jakichś do tuningowania na późniejszą chwilę, naprawdę nie ma ku temu powodu. Aut jest dużo w podstawowej wersji, nie powinien się tym przejmować. I jak najbardziej można się fajnie bawić też tymi samochodami. No ten samochód BMW M3 jest prawdopodobnie w wersji standardowej. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś DLC. I zobaczcie, można sobie fajnie samochód zrobić. Audi, które miałem w poprzednim odcinku. Audi, jakie to było? RS5. Tak mi się wydaje, że to było RS5 albo RS6, RS5 chyba. No to ono też nie jest z dodatku, a tyle fajnej zabawy. To nie jest tak, że samochód jakiś tam, który jest z DLC, jest też dużo lepszy od tych standardowych. Jest taki sam, tak samo można go jakoś stuningować, pobawić się nim i tak samo nim wygrywać na multiku, tak samo nim driftować, takie same rzeczy robić. W Wheelspinach wygrywacie edycję Horizon Edition samochodów, możecie je kupić sobie też na aukcjach w grze. To jest tylko kwestia tego, czy wy chcecie rzeczywiście mieć jakieś inne samochody, czy wam się podobają te samochody z jakiegoś tam DLC, czy też nie. I tyle.
a nie ma potrzeby naprawdę ich kupowania, jeśli ktoś, nie wiem, nie, może nie jest przy kasie, bo są drogie te rzeczy, wszystkie te season passy. Chociaż sam dodatek jeden może tam dużo nie kosztować, ale jeśli się podliczy wszystko razem, to trochę wychodzi. Mnie portfel wołał o pomstę do nieba, jak już kupiłem wszystkie te dodatki i w ogóle Forza Horizon wersję Ultimate. Naprawdę, to jest dużo pieniędzy, jak na grę, tak? Ale z drugiej strony zyskujemy naprawdę fajny produkt, fajną grę, w której można spędzić masę czasu, naprawdę bardzo przyjemnie się bawiąc. Tutaj na zakrętach BMW naprawdę spisuje się super, jestem zadowolony. Mi tak trochę słabiej poszło. Zaskakująco szybko łapie trakcję, a w porównaniu do tego, co było przed odcinkiem, przed jeszcze jakimkolwiek tuningiem, dostosowaniem, poprawa jest diametralna. No i na zakrętach jest po prostu pięknie, podoba mi się. Jestem ciekawy, jak sobie BMW poradzi na multiku. Co do Audi, właśnie, bo też miałem wam powiedzieć, czy Audi jakoś będzie sobie radzić dobrze na multiku. Powiem wam, niekoniecznie, no. Trafiłem na dobrych graczy, którzy mieli dobre samochody i niestety moje Audi, o ile na prostych, było całkiem dobre, ale też nie najlepsze, to na zakrętach, no, było już tak. Taka lipa, taka krowa, no nie? Musiałbym ten spoiler jeszcze z tyłu tam dodać, żeby jakoś to było. A co do BMW, no nawet całkiem nieźle trzyma się drogi. Z wyjściem z zakrętu mam jeszcze problem z tą trakcją, będę musiał coś tutaj powalczyć. Może jeszcze uda się coś zrobić. Chociaż mówię, jest to samochód, który lubi puszczać dupę przodem, więc odwracać dupę do przodu. Zawsze nieodłączny element BMW. Każdego BMW, umówmy się, okej? Okay? Chociaż niektóre nowe TBM-ki chyba już mają nawet napęd na przód, no nie? Taka trochę profanacja marki, moim zdaniem. Piszcie, co myślicie o tym modelu, na pewno kultowy, na pewno wielu z was lubi. Mnie się on strasznie podoba, bardzo lubię ten model akurat BMW. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał również mój tuning, chociaż tutaj niewiele zmieniłem, bo i niewiele w tym samochodzie zmieniać trzeba, prawda? Trzymajcie się, na razie, pa pa.